imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Witam wszystkich bardzo serdecznie na liturgii mszy świętej uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Msza święta, w której uczestniczymy, sprawowana jest intencji organizatorów czwartego festiwalu piosenki religijnej Kana. Również w naszych modlitwach będziemy pamiętali o tych wszystkich, którzy nie zdążyli z tym słodkim obowiązkiem wypływającym z przykazania kościelnego przynajmniej raz w roku spowiadać się, w czasie Wielkanocnym Komunię Świętą przyjmować. Byśmy jednak z czystym sercem mogli sprawować ten sakrament, przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy. Ciągle trwa, albo Duch Święty ciągle się nam objawia.
wstępuje na nas, a to w tym zgromadzeniu też wstępuje na nas. I Duch Święty chce w nas działać, więc i przez nas chce działać. Od i mamy całą Ducha Świętego, której tak nigdy nie zrozumiemy, a jednak jest przedmiotem naszej jak najbardziej istotnej wiary. Trójca Święta i osobiście jawi się jako źródło wspólnoty. No bo tak sobie myślę, że Bóg nie chciał być sam, więc dlatego są trzy osoby. Bo po ludzku mówiąc, w grupie pracuje się lepiej. Być może tak też pomyślał Bóg. Więc jest Trójca. Jako wspólnota trzech osób stanowiąca jednego ducha. Bóg w ten sposób pokazał nam, że my też mamy nasze myśli stworzyć wspólnotę. A kiedy tworzymy wspólnotę? No, pierwszym takim zalążkiem wspólnoty, taką podstawową komórką wspólnoty jest taka, kiedy on powie, drogi, kocham cię, czy pobierzemy się. I wtedy, stając na szczupnym kobiercu, tworzą podstawową komórkę wspólnoty, jaką jest rodzina. Ale na tym wspólnota nie poprzestaje, nie może na tym poprzestać. Teologia mówi bardzo dobrze, że mówi, że w ramach Trójcy Świętej aż kilka miłości. Tak przepełniona jest miłość. Właśnie tą wspólnotę trzech osób tworzy miłość. No bo czymże jest ofiarowanie się Synu? Za nas, dla nas i dla Boga, dla swojego Ojca. Czymże jest? Jak nie miłością i pieniądzem. Tak samo i w naszej, tej podstawowej komórce rodzinnej. Też musisz, tak powiem, kipieć od miłości. A owocem tej miłości są dzieci. Wy, drogie dzieci, jesteście owocem miłości waszych rodziców. I wasi rodzice również byli owocem miłości swoich rodziców, a waszych babci, dziadów. I tak dalej, i tak dalej. Tomasz Merton, teolog duchowości, nieżyjący już, powiedział, że nikt nie jest samotną wyspą. Co oznacza, że ciężko jest i trudno jest człowiekowi być samemu. No bo dajmy na to, jeżeli każdego z nas tutaj rozesłać na bezludną wyspę, każdy by dostał swoją własną bezludną wyspę. I tam by sobie zamierzył. To co wtedy by każdy z nas robił? Ale tak sobie myślę, że każdy, jeżeli miał przy sobie scyzoryk, to zacząłby strugać łódkę. Żeby tą łódką dopłynąć do innej łódki. Bo ciężko jest człowiekowi samemu. Bo trudno jest człowiekowi samemu żyć. Dlatego człowiekowi potrzeba drugiego człowieka. A to już jest zalążnie wspólnoty. I nasza parafia też jest. A tą wspólnotą, wspólnotę parafialną. Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy ci, którzy szukają Cię, Panie. Niech poszą burzy, radną z Twej pomocy. Wielki jest Pan. Thank you.
17.30, o godzinie 18.00 w sobotę zapraszamy na mszę świętą w intencji chorego księdza Stanisława Musiała z okazji urodzin. W przyszłą niedzielę zapraszamy paradę na mszę świętą o godzinie 9.30, która zostanie odprawiona za zmarłych kapłanów księdza Wilhelma Wójcika, księdza Adolfa Pojdy, księdza biskupa Wilhelma Ludy i księdza Rafała Kaczmarczyka. Kolejka w przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszego kościoła. Informujemy, że w czasie wakacyjnym, począwszy od niedzieli 25 czerwca do końca sierpnia, nie będzie mszy świętej niedzielnej o godzinie 12.15. W niedzielę 26 czerwca będzie się wieczórka rzemieślników na Jasną Górę. Wieczórkę poprowadzi już pasterz rzemiosła w naszej archidiecezji ksiądz Henryk Kuczow. Program szczegółowy wywieszony jest w tablotce. Zainteresowanych zapraszamy do udziału. Na czas urlopu został przydzielony do naszej wspólnoty parafialnej ksiądz neopresbiter Adam Jureczka. Życzymy księdzu wiele Bożych łask w posłudze kapłańskiej. W przyszłą niedzielę ksiądz neopresbiter udzieli prymicyjnego błogosławieństwa. Polecamy lekturę gości niedzielnego w cenie 1 zł. Czwarty festiwal piosenki religijnej Kanan 95 odbędzie się dnia od 17 do 18 czerwca. To jest w sobotę i w niedzielę najbliższą w sali Domu Robotniczego Kawokademicko w Czerwionce. Rozpoczęcie o godzinie 16. W programie koncertu zespołów religijnych konkursy z nagrodami wiele atrakcji. Dochód z festiwalu przeznaczony będzie na wsparcie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym działającego na terenie naszego miasta. Podczas imprezy będzie można nabywać kasety magnetofonowe z 1, 2 i 3 festiwalu Kana oraz nagrania zespołów religijnych. Zapraszamy do udziału wszystkich, a zwłaszcza młodzież. Dziękując wszystkim za udział w tej niedzielnej liturgii, życzę miłego świętowania, a na cały tydzień niech nam Bóg, który jest jedyny, błogosławi. Żona Wejna. Kariery nie zrobił. Uciekł z aktu. Kamery. Czego? Oj, kropi. No, nie ma szefu. Leszek. Nie tu ładnie. Nie ty. Ale ludzie tu jeszcze przeciw nie było. No ładny jestem, nie musisz mnie kamerować. Im bliżej ja na ciebie. Sebastian jeszcze na zbrodę. Idzie Ania. Idzie ksiądz Rafer. Wszyscy? Czy jedna? Wieży nie ma. Widzicie? Handlowy. Sąsiad gastronomiczny. Dobrze, to zauważysz, proszę to. Wczorajszego dnia, jeszcze, że tak ze szczegółu na początek, Adam przyniósł pudła, które tam widzicie w rogu. Znaczy, przyniosłem. No właśnie, Aneta przyniosła, a Adam jako szef grupy tutaj zostawił. One będą użyte do tych konkursów. Chciałbym powtórzyć słowa, które wczoraj mówiłem, żeby dokładnie każdy z nas wbił sobie do głowy, co i jak. Chciałbym rozpocząć od dwóch zdań. Dzisiaj to tydzień przed festiwalem, kiedy to będziemy za tydzień świętować
i będziemy radować się z tego, że festiwal już jest. Moja gorąca prośba, nie tylko w swoim imieniu, w imieniu Sebastiana, w imieniu wszystkich, myślę, całego komitetu organizacyjnego. Nie możemy zmarnować tego wszystkiego, co przez 3 lata było zasiane w sercach wielu. Musimy dać takie świadectwo, jeśli nie lepsze, jak w ubiegłym roku. Musimy, każdy z nas, organizator festiwalu, musi dać z siebie jak najwięcej. Każdy organizator musi dać kawałek siebie i włożyć siebie w ten festiwal. On dopiero będzie. Dużo już zrobiliśmy, ale dużo jeszcze jest do zrobienia. Każdy zatem musi coś Bogu ofiarować. Jakąś swoją umiejętność, jakieś swoje działanie. I to działanie musi być przepełnione przede wszystkim miłością Bogu. Musi być przepełnione, tak jak było w modlitwie wiedzy, ewangelizacją i daniem świadectwa w Chrystusie. Msza święta na sali. W piątek, na pewno w piątek spotkamy się dalej, musimy pogadać takie sprawy, już sobie tu w salce na przykład. Zapraszam, kto ma czas i chęci i nie wiadomo co jeszcze, zapraszam w piątek takie na luźne sobie spotkanie, takie porozmawianie sobie ogólne, takie... Nie wszyscy, żeby wszyscy nie przyszli, ale... Ktoś ma wątpliwości, w piątek ja tu będę, może nie wszyscy, nie wszyscy będą mogli tu być, ale... Ci, którzy będą mogli odpowiadać na pytania, ale ja będę, można na przykład zresztą pogadać te sprawy, co mówiłem. W piątek, tu jeszcze takie kwestie dokończenia, może liturgiczne, czy coś takiego. To wszystko jeszcze będziemy załatwiać też w piątek. O, tutaj wieczorem, po mszy świętej na 18. A to będzie krótkie takie spotkanie, tak sobie posiedzimy i tak dalej. Może herbatkę wypijemy. I później, sobota, tak jak mówiłem, 16 koncert. W niedzielę o 9. W niedzielę o 9 msza święta w Czerwionce, Odpustowa. I później na sali przygotowania, w godzinie 16. Może oddaj. No to mi zastępujesz. Sebastianie, ja Cię bardzo proszę, żeby... Jak tylko ten fakt uwiecznisz, bo to jest naprawdę tak. Do dokumentacji. Ja bardzo proszę Sebastianie, żebyś zakończył modlitwą. Tak. Ponieważ ja niestety, przepraszam, muszę już do swojego obowiązku. Zakończę. Cześć. Ja też ty. Jak tam jest 20 tysięcy. A ja kurde! No, niskie wypłaty. Kiedy ogłoszenie werdyktu. Ale ile chciałbym, żeby się 7 tysięcy.